nie skacze tym za Tuskiem. Hop, hop, hop. Takie to przewrotne hasło. Wraz z prymitywną pantomimą od kilku miesięcy możemy słyszeć z rozszerzającego się niczym plaga środowiska chuligańskiego, nazywającego siebie samych polskimi kibicami. Dodają do tego okrzyki o posiadaniu przez niejakiego Donalda dziewczynki o imieniu Tola. Lecz nie dajmy się zwieść, rodacy. Chodzi o naszego premiera, najjaśniejszego Donalda Tuska. To przez tych burzycieli porządku społecznego towarzysz Tusk zmuszony był zamykać stadiony, które sam, zamiast robienia polityki, w pocie czoła budował, przyzwalająco spoglądając rozciągniętym do granic możliwości obliczem z licznych swego czasu reklam graficznych o dużej powierzchni, czyli billboardów. Nowe światło w problemie tzw. kiboli miał rzucić rewanżowy mecz Legii Warszawa z przyjacielskim Spartakiem w Moskwie. Po wstępnych przygotowaniach ze strony polskiej, to jest aresztowaniu prowodyra, szkodnika numer 1, Piotra Staruchowicza, Starucha, Rosjanie okazali niezwykłą wręcz wrażliwość i chęć współdziałania. Nie dość, że drużyna z Warszawy bezpiecznie wylądowała na rosyjskiej ziemi, to jeszcze wobec kibiców została okazana na granicy przez rosyjskich celników podobno bardzo bliska, niemal 12-godzinna przyjaźń. Mimo tego jednak kibol pokazał, że jest i zawsze pozostanie kibolem, ostentacyjnie zawracając z granicy w kierunku polskiego grajdołu, brnąc w swe zaściankowe, zapomniane wartości wraz z transparentem Smoleńsk pamiętamy na czele. Przykład ten dobitnie pokazuje, że ze środowiskiem kibolskim nie dojdzie nigdy do dialogu. Zawiodła ostatecznie sama Legia, która wygrywając na wyjeździe 3-2, zachowuje się jakby zapomniała, że to nie my jesteśmy przyjaciółmi Rosjan, ale Rosjanie naszymi.